Zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania i poznasz Pana. Księga Ozeasza, 2 rozdział, 21 do 22 wersetu. Poznanie Pana. Ozeasz naprzemiennie, bez przejścia, opisuje tragiczny stan Izraela i obiecuje jego przywrócenie. Tak widzimy to w Ozeasza, 2 rozdział, od 16 do 21 wersetu. Łaska Boża ustanowi nowe więzi z ludem Bożym. Nie będą już niewolnikami jak żona, którą Ozeasz odkupił, jak czytaliśmy w Ozeasza, 3 rozdział, 2 werset. Nie będą już mówić mój Pan, ale mój mąż. Ozeasza, 2 rozdział, 18 werset lub mój człowiek. Obietnicę zaręczenia Pan powtarza 3 razy, jak to czytamy w Ozeasza, 2 rozdział, 21 i 22 werset. Obietnica ta powinna przemówić do serca upadłych ludzi, aby przekonać ich do nawrócenia do Pana. Tak mówi nam Jeremiasza, 2 rozdział, 2 werset. Podobnie myślimy o Kościele, który powinien być całkowicie dla Chrystusa. Zaręczyłem was z jednym mężem, mówi apostoł Paweł do chrześcijan. 2 Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. On także rozwija w Efezjan, 5 rozdział, 25 do 27 wersetu, to, co Pan Jezus uczynił i co czyni i co uczyni dla Kościoła. Krótkie proroctwo z Ozeasza, 3 rozdziału, w uderzający sposób opisuje rzeczywisty stan dzieci Izraela. Nie mają one teraz ani króla, ani kultu, czy to bożków, czy Pana, jak to mówi nam Ozeasza, 3 rozdział, 4 werset. Dom Izraela jest pusty, wymieciony i przyozdobiony, gotowy na wypełnienie się Mateusza, 12 rozdział, 45 werset. Potem 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi w pochwyceniu, wraz z rozpoczęciem nowego przymierza nadejdzie ich upamiętanie i ponowne ustanowienie w boskim błogosławieństwie dzięki dobroci Pana, jak to mówi nam Ozeasza, 3 rozdział, 5 werset. Poznanie Pana. Zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania i poznasz Pana.